Tami oraz Leonard. Tami jest zapaloną graczką gatunku gier RPG. Ubiera się jak Walkiria i nosi przy sobie Okarynę. Podobnie jak Leonard, wierzy, że może władać prawdziwą magią, choć używa swoich czarów w niewłaściwym czasie. Mimo determinacji w grze, nigdy nie ominęła okazji, aby pokazać swoje magiczne umiejętności w celu spowolnienia innych drużyn. Niewiele oczywiście mogliśmy się o niej dowiedzieć, bo ona jak i Leonard... Wylecieli praktycznie w drugim odcinku jako pierwsza drużyna. Czy mnie to dziwi? Cóż, nie. Zważywszy na to, że Leonard ma takiego samego pierdolca, jakiego miał na wyspie Pakitew, aczkolwiek wydaje mi się, że w pewnym stopniu twórcy zrobili sobie z nich taki mem, tak jak z Izykiela. Po prostu nie mieli kogo wyjebać, to wyjebali ich. Choć wydaje mi się, że daliby radę troszkę zajść dalej i sporo namieszać, bo wydaje mi się, że w Późniejszych wyzwaniach, jakie towarzyszyły w wariackim wyścigu, gdzieś tam udałoby im się coś ciekawego ogarnąć. Może jakiś sojusz, może gdzieś by tam namieszali. No, ale nie zmienia to jednak faktu, że Leonard bar za bardzo odpływa w swoich ułańskich fantazjach, że jest jakimś czarodziejem z Hogwartu. No cóż, niektórzy się zmieniają, a niektórzy muszą dorosnąć.